Dzień dobry Państwu. Maciej Dąbrowski, twórca youtuberowy, znany tam jako człowiek warga, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest to wszystko, co się dzieje, to klęska wizerunkowa polskiego YouTube'a, czy coś groźniejszego, coś większego? Czy ja wiem, czy klęska wizerunkowa to jest, wiesz, no w każdym środowisku są zgniłe jabłka. Tutaj mamy co prawda zgniły jabłecznik właściwie, całe ciasto, które jest gdzieś tam dookoła, ale też nie wykluczajmy całego środowiska przez kilka osób, które są ohydnymi potworami. To ciut więcej niż kilka osób, zdaje się, bo to na razie wygląda tak, no, kilka osób, to nie jest więcej niż kilka osób. No to nie jest tak, że jest jakaś tutaj szajka pedofilska, która gdzieś tam krąży. Nie, tylko to jest pytanie, mówimy o najbardziej znanych polskich youtuberach, których oskarża się o wykorzystywanie seksualne, o pedofilię, o molestowanie, o przemoc. Mówimy o najważniejszych polskich youtuberach. Pytanie, co robią ci mniej ważni, jest pytaniem otwartym. Wiesz, jakby to wszystko zależy od człowieka, to nie jest kwestia rangi, w której jesteś, czy jesteś, nie wiem, najbardziej znanym youtuberem w Polsce, na świecie i tak dalej. Nie ma to znaczenia, tak szczerze mówiąc, bo no tak jak mówię, wszystko jest kwestią człowieka i w każdym środowisku zdarzają się tego typu rzeczy. W tej chwili YouTube jest na świeczniku i wyszła ta cała afera i to jest bardzo dobrze, że wyszła ta afera, że w końcu coś zostało z tym zrobione. W końcu zostało z tym coś zrobione, to znaczy co, wiedziałeś o tym, co się tam dzieje? Absolutnie, nikt nie miał takiej wiedzy, znaczy przynajmniej z ludzi z mojego otoczenia nikt nie miał wiedzy a propos tego, co się dzieje. Na pewno ktoś miał wiedzę. Na pewno, no właśnie o to chodzi w tej chwili. I teraz jest takie trochę polowanie na czarownicę, które się dzieje, że mamy ludzi, którzy byli z tego środowiska bezpośrednio związani właśnie z tymi konkretnymi ludźmi, szczególnie z tymi twórcami minecraftowymi, którzy, jak się okazało, od właściwie dekady ten proceder gdzieś tam... No nie, ale tylko, bo tu mamy kilka postaci, kilka różnych przypadków, jak zawsze, bo zaczęło się od niejakiego Gargamela. Nie, absolutnie nie. Przepraszam, teraz zaczęło się od Gargamela, w tym sensie, że ta chyba zdaje się pierwszą osobą, o której mówiono, że dopuszczała się przemocy, był niejaki Gargamel, którego dziewczyna oskarżyła o to, że oprócz tego, że źle ją traktował, ona miała powyżej 15 lat, to jeszcze uprawiał child grooming, czyli uwodzenie nieletnich. Teraz, no właśnie i teraz tak, tutaj możemy sobie oczywiście rzucać pojęciami i tak dalej, groomingiem i tak dalej. Mnie ostatnio poprawiali, mówiąc, że właśnie w przypadku Gargamela to nie był child grooming. Nie, bo to były dziewczyny powyżej 15 roku życia. Tak, 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 więc tylko tak, jeżeli już chcemy chronologicznie sobie do tego podejść, no to de facto zaczęło się już od sprawy Stu. Wtedy to wypłynęło, zaczęło wypływać rzeczy związane z nim. Pojawił się materiał Kuby Wontora, który nagrał wraz z jedną z jego ofiar, czyli z Olą. I tuż po tym materiale, dwa dni później, właśnie dziewczyna Gargamela, była dziewczyna Gargamela, Laura, rzuciła swoim statementem, nagrała swojego TikToka mówiącego o tym, zebrała się na odwagę po prostu, żeby powiedzieć o tym, co się działo. Tak, to się powoli zaczęło rozkręcać, to znaczy powoli, w zasadzie bardzo szybko, bo to kilka strasznie dni poszło. To jest 10 dni, od kiedy gdzieś mniej więcej to się dzieje. Dobra, mamy teraz taką oto sytuację. Wiemy o przypadkach molestowania i tym się zajmuje prokuratura. I bardzo dobrze. Wiemy o oskarżeniach o pedofilię i tym się również zajmuje prokurator i no tak, no, my tu niczego mądrzejszego nie powiemy. Więc pytanie, jak w ogóle mogło do tego dojść? Jak mogło dojść? I teraz tak. Widziałem takie głosy, a właściwie słyszałem głosy w internecie, które mówią o tym, że hej, a gdzie byli rodzice? Gdzie byli rodzice tych dziewczyn, które były zapraszane, tych 14-latek, które były zapraszane najpierw na przykład na schodki nad Wisłą, potem do... było kupione piwo gdzieś tam, potem były zapraszane do apartamentów i tak dalej. To jest bardzo dobre pytanie, gdzie byli rodzice. Ja o rodzicach oczywiście jeszcze chętnie z tobą porozmawiam, tylko wolałbym, żebyśmy nie powiedzieli, że głównymi winowajcami tej afery są rodzice. No właśnie o tym mówię, że nie. Że to głównymi winowajcami są ci chorzy ludzie, którzy to po prostu robili i oni są głównymi sprawcami tego całego zdarzenia, tego całego procederu i nie można tutaj zwalać na nikogo tej winy, tak samo na te dziewczyny. Bo widzisz, chodzi mi bardziej o to, że
masz dziewczyny, które mają jakiegoś idola, mają kogoś, kogo kochają po prostu nad życie. Ale dlaczego 14-latka tak się zachowuje, to ja mniej więcej wiem. Pytam, dlaczego, jak mogło dojść do całego procederu? Pytam Macieja Dąbrowskiego, człowieka wargę, twórcę YouTube'a. Jest 7:07. Zapraszam cię za chwilę na dalszy ciąg naszej rozmowy, ale jeszcze teraz musimy porozmawiać o jednym. Jak to w ogóle mogło się stać, że tyle osób widziało, tyle osób uczestniczyło w imprezach przecież. No jak słyszę, pan Stew urządzał imprezy w domu, na które przychodziły 13-14-letnie panienki, dziewczynki po prostu. Mhm. Tam byli również inni ludzie, tam byli patostreamerzy, tacy jak niejaki kamerzysta, którzy są oskarżani regularnie o przemoc, o molestowanie, o pobicie ludzi, o wyszydzanie i bicie niepełnosprawnych, no, o wszystko. I on bywa u niejakiego Stew na imprezce i jest normalnym, pełnoprawnym gościem. Ty też zapraszasz na imprezy kamerzystę? Nie. Ręka rękę myje po prostu. I to jest trochę tak, ktoś tam wrzucał, że youtuberzy, ci właśnie z tego jednego środowiska, oni się nawzajem nagrywali wszyscy po to, żeby mieć haki na siebie. Więc to jest trochę, nie jest to paradoksalne w ogóle, co się dzieje. Po to idziesz na przykład na imprezę, po to, żeby nagrywać kogoś, żeby móc go później upokorzyć, znaczy upokorzyć, złe słowo, przepraszam, żeby mieć coś na niego, a on robi dokładnie to samo, żeby mieć coś na ciebie. Porozmawiamy o tym, jak rodzice mogą się teraz bronić przed tym, żeby coś złego nie spotkało ich dzieci. Są organizowane obozy z influencerami. No. Nawet moje dzieci, jak byłem małe, chciały na taki obóz jechać. No oczywiście ja się nie zgodziłem. Nie dlatego, a na czyj obóz? Pamiętasz? Nie mam zielonego pojęcia, kim byli ci ludzie. Natomiast no, nie zgodziłem się na to. Nie dlatego, że słyszałem o pedofilii. Gdybym słyszał, to bym tam zrobił niezły raban. Ale no po prostu nie. No teraz pytanie. Wysyłanie dziecka na obóz z youtuberami czy z influencerami, to brzmi jak po prostu wpychanie go pedofilom do łóżka teraz. No teraz tak, oczywiście, ale wtedy to też nie było dużo mądrzejsze, nawet jeżeli nie było żadnej afery i tak dalej, ponieważ... To prawda. W ogóle, jeżeli... Jest taki chyba cytat, ale teraz nie przypomnę sobie dokładnie, więc zaparafrazuję, że nie poznawaj nigdy swoich idoli. Bo po prostu przestaną być twoimi idolami. Powiedz mi dobrze, ale powiedz, co mogą zrobić rodzice teraz? To już ci mówię. Patrz, powiedziałeś przed chwilą właśnie, że nawet nie wiedziałeś, na jaki obóz, jakiego youtubera chcą pojechać twoje dzieciaki. I to nie, jest właśnie teraz to. Nie pamiętam. Wtedy myślę, że one mi to pokazywały. Natomiast... No dobra, ale widzisz, dalej nie masz gdzieś tego w głowie. Chodzi o jakby pełną świadomość i świadomość tego, co rodzice... Bo widzisz, to, że te dziewczynki, tak jak rozmawialiśmy, one mają motywację, żeby spotkać swojego idola. Tak. Bo one mają burzę hormonów, mają, wiesz, w głowie, to mają jakieś plakaty tych ludzi. I kiedy... Odwraca się sytuacja, że to nie one adorują kogoś, tylko one są adorowane jeszcze przez takiego gościa, takiego drapieżcę, takiego predatora, który jest, wiesz, na przykład młody, przystojny i tak dalej, no to one wtedy po prostu są w stanie zrobić wszystko, żeby na przykład powiedzieć rodzicom, kto najlepiej kłamie? No nastolatki najlepiej kłamią w życiu, więc które powiedzą, że one nie idą wcale z jakimś youtuberem nad Wisłę, czy tam potem do niego do mieszkania, tylko po prostu idą z koleżanką nocować. To jest weekend, zerknijmy. Mówię też to wszystkich do siebie również. Zerknijmy, co oglądają w internecie nasze dzieci. Naprawdę tak będzie. I to jest najlepiej. Właśnie, wiesz co, ja mam 14-letniego syna. Z którego zrobiłeś youtubera, bo chcesz, żeby łatwo zarabiał pieniądze. I żeby on z siebie zrobił. O tym wszystkim w RMF24, w interi.pl. Serdecznie zapraszam. No, skoro już o tym mówisz, tak. Bo tak, wiesz co, nie. Ile miał lat, kiedy mu założyliście kanał? 10? 9, 10, no jakoś w tym był roczniku, tylko to nie jest tak, że my mu założyliśmy kanał. On bardzo chciał założyć sobie kanał, on bardzo chciał zacząć robić rzeczy. Ponieważ i ty, i twoja żona żyjecie z internetu, to chcieliście, żeby młody też pożył całkiem dobrze? Nie, chcieliśmy, żeby żył. Nie spieniężamy w ogóle jego treści. W ogóle sprawa sharentingu, to już zrobiłem o tym 4 filmy związane właśnie z sharentingiem. To jest jego pasja. Jego pasją jest tworzenie rzeczy, tworzenie filmów, więc w momencie, w którym my możemy mu pomóc, możemy to jakoś kontrolować i no my się na tym po prostu znamy, to dużo lepiej jest, żeby on z nami wchodził w ten świat, niż żeby rzucać go na głęboką wodę i mówić, dobra, ty sam sobie rób sobie rzeczy, które ty uważasz, że są super. No wiesz, gdzie masz 10-latka i potem
miałby wrzucać sam do sieci rzeczy niekontrolowane. Nikt nie ośmieli się molestować twojego syna, nikt z twoich znajomych youtuberów. To jest oczywiste, bo ty masz kontrolę nad tym, bo wiesz, że ty wiesz i tak dalej. Natomiast... Jest strasznie duży też, jest wyższy ode mnie. Więc... Teraz to bardziej skomplikowane. Chociaż wiesz, jak ma 14 lat... Ale wiesz, zdarzają się różne sytuacje. Przy pełnej inteligencji właśnie nie przeceniałbym jego oczywiście, zdolności wiesz, do oceny rzeczywistości. Jasne, tak? Zdarzają się różne sytuacje. Tylko widzisz, to jest właśnie to jest uświadamianie. My staraliśmy się go wychowywać, jeżeli chodzi o YouTube'a i w ogóle o jakiekolwiek media, bardzo świadomie. Zawsze mówiliśmy, żeby nie idolizował sobie ludzi jakichś, których ogląda w sieci. Zresztą, to jest tak. Nie można dzieciakom zabronić oglądać czegokolwiek w necie i tak dalej. Powiedzieć, słuchaj, nie możesz tego nie oglądać. Nie możesz zabronić oglądania czegokolwiek? No nie, myślę, że na przykład można zabronić im oglądania niektórych jasne, treści. Jasne, możesz powiedzieć, ale wiesz, co one wtedy zrobią? Mhm. Zobaczą to. Tak czy siak. Wbrew właśnie twojemu zakazowi i będą się z tym kryły. Wiesz, mhm. to jest na tej czyli zasadzie... Czyli lepiej, żeby oglądał pato streamerów razem z tobą, tak? Niech sobie powiem. Zdecydowanie tak. Szczerze mówiąc tak, lepiej, żeby oglądał razem ze mną pato streamerów, niż żeby zabraniać komuś czegoś oglądać po to, żeby on potem z kolegami siedział i ukrywał to przed tobą, bo to są pierwsze właśnie... Nie, ale możesz dziecku wytłumaczyć, dlaczego nie powinien... No i właśnie o tym mówię. ...treści nie powinien oglądać. Tak, ale to nie jest, że... Właśnie widzisz, to nie jest tak, jeżeli wytłumaczysz i powiesz, że nie możesz, nie ma najmniejszej opcji, żebyś to robił, to wtedy dziecko chcąc, nie chcąc będzie się gdzieś tam buntowało. A jeżeli ty mu powiesz, słuchaj, wiesz co, my tak robiliśmy właśnie z Tymonem, że na przykład... Ten i ten twórca nam się nie podoba, że go oglądasz, bo ten i ten jest taki, ten prezentuje takie, a takie wartości. Chcesz go oglądać? Okej, ale my tego bardzo nie popieramy z mamą. I w pewnym momencie, jeżeli dziecko zacznie rozumieć, no albo nie zacznie rozumieć, no to też jest kwestia... Dobra. Zostawmy teraz ten element. Chcę porozmawiać o tym, co się stanie z tymi ludźmi, których nazwiska, a w zasadzie pseudonimy, bo wy nie występujecie pod nazwiskami. Nie, no występujemy pod nazwiskami. Jest tam parę też nazwisk, których nie będę tu wymieniał, bo są za to z tego, co napisali paragrafy. Nie no, dlaczego, przepraszam, pan Boxdel, czyli pan Michał Baron, to... dlaczego mam nie wymienić nazwiska? Boxdel to Michał Baron, no to jest... To nie, nazwisko nie jest chyba niczym stygmatyzującym. Pani Agata Fong to pani Fagata i Marcin Dubiel występuje jako Marcin Dubiel. Justyna Sukanek występuje jako Sukanek. Nazwiska są znane, ale nie chodzi mi teraz o to, żeby wymieniać te nazwiska same w sobie. Co się stanie z tymi ludźmi? Oni wszyscy twoim zdaniem to już jest koniec ich biznesu. Miejmy nadzieję, że koniec biznesów jest tych winnych, którzy są naprawdę winni, którym sąd udowodni te winy. No i właśnie a propos sądu. Wczoraj była konferencja prasowa Zbigniewa Ziobry, na której padły właśnie słowa, że jedną z tam podejrzanych osób jest Buxton. I to jest właśnie zamiast Boxdel było powiedziane Buxton i to jest właśnie ta kwestia ignorancji tych władz w Polsce. Czyli twoim zdaniem minister sprawiedliwości musi wiedzieć, jak się nazywa youtuber, tak? Tak, w momencie, w którym robi konferencję, nie mówię akurat o Zbigniewie Ziobro, bo to mówił ktoś inny akurat, tylko w momencie, w którym robi się taką konferencję, gdzie ma się te cztery nazwiska i tak dalej, jest to strasznie słabe. To jest kwestia właśnie takiego pokazania, że nie podchodzi się do tego problemu poważnie. Naprawdę przejęzyczenia nie jest największym. To nie jest przejęzyczenie, to ewidentnie gość nie wiedział, o kim mówi. I właśnie... To mi się strasznie nie podoba, ta ignorancja, że teraz nagle władza podpina się pod to. Wiadomo dlaczego, no bo mamy wybory za chwilę. Nie, no, oczywiście, że musieli tak, zareagować, bo inaczej by tłum ich zjadł. No dobrze, ale ludzie... No dobrze, a... No więc bo wcześniej, wiesz, chodzi mi o to, że wcześniej nikt z tym nic nie zrobił. Musi. Tak, to mimo, prawda. Że było to zgłaszane. Ja cię bardzo przepraszam. To jest stary numer w Polsce. Jak się nagle jak była nagle fala tego, że ludzie zasłabnęli, trafili do szpitala po użyciu dopalaczy, to Donald Tusk założył kryzysową kurteczkę i szybko i trafiła szybko do Sejmu ustawa antydopalaczowa. Bo trzeba było na to czekać, że stanie się zło. No tutaj rzeczywiście też dopiero teraz, ale teraz coś ci powiem, odwrócę to. No. A gdyby tego nie było, gdyby czego nie było? Tej afery, no. Gdyby nic się nie stało, gdyby władza powiedziała dość tego, musimy się zabrać za internet, to wy byście zawyli,
że oto chce się na wolnych twórców, wolne media nałożyć cenzurę. A ja nie wyję z tego powodu, wiesz, bo... Posłuchaj, porozmawiajmy o tym. Ty mówisz tak, ci ludzie powinni zniknąć. Ludzie, którzy są winni, powinni zniknąć zdecydowanie, bo... A myślisz, że teraz, że firmy, które płacą wam w ogóle, znaczy w sensie twórcom YouTube'owym, nie będą się zastanawiały dwa razy bardziej. I bardzo dobrze, niech się zastanawiają pieniądze. Dwa razy bardziej. Zdecydowanie tak. Powinny się dwa razy bardziej zastanawiać, komu, bo to też było bardzo często bezrefleksyjne myślenie firm, bezrefleksyjne myślenie właśnie to klientów. Znaczy, co patrzę na zasięgi tak, tego ale dokładnie gościa. Tak, no, patrzą zasięgi super, nie, dobra i tak dalej. Nie, często firmy spotykałem się z tym, że nie wiedziały nawet z jakim twórcą współpracują, tylko agencja im powiedziała, słuchajcie, tu będziecie mieli takie a takie słupki, będą takie a takie zasięgi, gdzie generalnie ja w tym siedzę od 10 lat. Ja wiem, jak się nazywa mój kanał, wiem, jakie ja treści robię, że są czasami prześmiewcze, czasami są takie, ale ja przy tym wszystkim daję wartościowe rzeczy. I, tak uważasz? Tak, totalnie uważam, że daję wartościowe rzeczy. Zachęcam ludzi do chodzenia na wybory. Dobre samopoczucie to podstawa. Ale oczywiście, bo ja nie mam sobie niczego do zarzucenia. Okej, okay, ale ja nie mam ci w tej chwili niczego do zarzucenia. Pozwalam sobie po prostu na pewien dystans. Chcę ci spytać jedno, z czego żyją właściwie twórcy internetowi? Tak w ogóle. No wiadomo, że żyją z AdSense'u, czyli... Czyli? AdSense to są reklamy, które się wyświetlają na przykład na YouTubie. Samorzutnie, że się tak wyrażę, tak? Słucham? Znaczy YouTube je dodaje, tak? Tak, YouTube je dodaje i znam twórców, którzy potrafią z tego z AdSense'u wyciągnąć 120-140 tysięcy miesięcznie. Polscy twórcy w Polsce, YouTube. Tak, w Polsce, no, bo to się zmieniło. Kiedyś było tak, że rzeczywiście AdSense w Polsce kulał tak strasznie, że mając, nie wiem, 10 milionów wyświetleń miesięcznie, zarabiało się około maksymalnie 1000 złotych, bo po prostu były takie stawki. W tej chwili to są jakieś gigantyczne stawki i one poszły bardzo do przodu i, no i z tego mogą jakby sobie... Jeśli masz duże zasięgi, to choćby z tego, ile płaci internet. Ile płaci YouTube. Tylko, YouTube. Tylko wiesz, nie każdy też na YouTubie robi rzeczy. Jeżeli mówimy na przykład o shortsach, czyli tych krótkich formach, które są takimi samymi jak TikTok albo Reelsy na Instagramie, to możesz na przykład z tego, co wiem, 20 milionów wyświetleń jakiś mój znajomy miał i zarobił z tego $200, więc... To szału są takie... nie ma. No nie ma szału. Najlepiej jest robić... Dlatego. Najlepiej jest robić wartościowe treści, które są dłuższe. Po prostu. I trzeba też, bo wtedy ten twój AdSense jest wyższy, bo trafiasz do innej kategorii. Też twój target, twoja widownia, którą masz, to nie oglądają cię 10-latki, które mają parę złotych, tylko oglądają cię ludzie, którzy mają parę tysięcy złotych. Znaczy, no tak, tu bardziej chodzi o to, jakie reklamy się będą pojawiały. Tak, jeżeli jesteś mówię. Gospodynią domową lat 30-40, to wtedy targetowanie jest największe, nie? Zresztą jak w telewizji, no. Jasne, ale poczekaj, to... Czyli a to jest żyją... pierwsza część no zarobku. No właśnie, chciałem spytać, a oprócz tego? Oprócz tego są oczywiście współprace z firmami i tych współprac jest mnóstwo różnych, tak jak wspominaliśmy już, że czasami te firmy bezrefleksyjnie po prostu patrzą tylko na zasięgi. Ale jak to się odbywa na przykład w twoim przypadku? Dzwoni do ciebie czy do twojej agencji? A widzisz, ja jestem akurat gościem, który nie ma menadżera, nie ma agencji, nie ma niczego od 10 lat. Czyli dzwonią do ciebie? Tak, bezpośrednio piszą najczęściej do mnie. Muszą napisać na ten mój adres, który, w którym zawierają się brzydkie słowa. Aha, okej. Okay. Czyli na adres z brzydkimi słowami piszą do człowieka wargi i mówią mu co? Piszą sobie... To jest tak zwany brief, dostajesz. Albo na przykład... bardzo często jest tak, że dostaję jakieś propozycje, prawda? Dlatego, bo agencja czy ktoś tam szuka kogoś. To mnie ciekawi autentycznie. Co ty na przykład, ty albo twoi znajomi, co wy reklamujecie? Jej, co ja reklamowałem ostatnio? Reklamowałem ostatnio HBO na przykład. Reklamowałem serial The Last of Us. Gdzie zrobiliśmy taką parodię jakby całego trailera i tak dalej. Reklamowałem pracuj.pl na przykład, gdzie robiliśmy horror. Zrobiliśmy trailer a la horror dotyczący tego, dotyczący pracoholizmu. No dobra, czyli tego rodzaju... Są przeróżne współprace. Ja wiem. I oni przychodzą, to są jednorazowe albo dłuższe, rozumiem, jakieś... Oczywiście, że tak. Czasami są współprace na przykład przez 4 lata współpracowałem z Playem. Play miał kiedyś coś takiego, że mieli Team Play i tam byli praktycznie wszyscy influencerzy, którzy nie byli pato influencerami i tak dalej. Właśnie o tym, no dobrze, o tym... Tylko bardziej wartościowymi... O tym chcę z tobą porozmawiać. Gdzie jest ta, bo wybacz, ale mam wrażenie, że
z mojej perspektywy, ja wiem, to łatwo zaraz powiedzieć boomer i tak dalej, możecie sobie mówić jak chcecie, ale z mojej perspektywy różnica między pato streamerem a tak zwanym normalnym streamerem jest dość cienka. No. To rozróżnienie. Znaczy tak zwani normalni, szanowani streamerzy klną jak szewcy w swoich programach i rozumiem, że bo mówi się, bo taka jest konwencja, tak? Nie konwencja, ja klnę w programach na przykład, nie jestem absolutnie pato streamerem, nigdy nie byłem też tak nazywany. Nie, ale ja chyba, nie że mówię, chcesz mnie tak nazwać, spokojnie, nie mam problemu. Chciał, to bym to zrobił bez problemu. Ale wiesz, ja prezentuję zupełnie inne wartości. Nie, ale poczekaj, chodzi mi o to, że te różnice są o tyle, na tyle cienkie, no, że jak dowiadujemy się z filmu Sylwestra Wardęgi, no, na imprezach są różni ludzie. Na imprezach pana Stiu, który nie a był to nie nazywany. Są patostreamerzy, to są patoludzie przede wszystkim. Mm-hmm. Od tego zacznijmy. No, oczywiście. Że to, tu nie chodzi o... można powiedzieć patomężczyźni. Możesz skategoryzować ich pod każdym kątem, jaki chcesz. Patoblondyni. Więc nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, że to są po prostu źli ludzie i nieważne, co oni robią. To prawda, ale teraz rozmawiamy o tym, że oni działali w internecie i tam zdobywali nie tylko uwagę ludzi, wymówić atencję. Nie, to jest straszne słowo. Atencja? W tym znaczeniu. Atencja to szacunek po polsku. Natomiast jeżeli oni zdobywali w ten sposób uwagę, zdobywali też, mówiąc wprost, zdobywali sobie ofiary. Mhm. Oczywiście, no. Nie tylko pedofilskich, ale również innych zachowań. Ofiary manipulacji, no oczywiście, tak, że tak. Jest jeden z najbardziej popularnych, uważanych za najbardziej wartościowego youtuberów, pan Krzysztof Gonciarz, został oskarżony o manipulowanie, o wykorzystywanie, o przemoc wobec dorosłych kobiet. Tak. Wobec kobiet, które skończyły 18 lat. To też jest ohydne, no. Jak najbardziej. I jego prokurator naturalnie nie dopadnie, bo tam nie było niczego, tak, tylko wiesz, w momencie, w którym jesteś takim moralizatorem i jeżeli pokazujesz wszystkim, jaki jesteś oświecony i w momencie, w którym tak strasznie wspierasz te wszystkie ruchy, czy tam LGBT, czy strajk kobiet i tak dalej, w którym jesteś orędownikiem wręcz tego. Jesteś feministą, był bardzo takim zaangażowanym w sprawy kobiece. To w tym momencie, jeżeli robisz takie rzeczy, no to tracisz absolutnie jakąkolwiek wiarygodność. No jesteś jak księża, którzy zabawiają się na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Ja nie mam totalnie, wiesz, problemu z tymi, z tą całą plebanią. Niech oni się zabawiają jak chcą, tylko no właśnie niech to będzie w końcu legalne, no. No to jest legalne. Oni, znaczy, nie, inaczej. Homoseksualizm jest legalny, nie wiem, czy wiesz. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Mam paru znajomych, więc wiem, że jest, są to legalnie. Jest legalne, nie wiem, w czym problem. To jest w tym problem, że społeczeństwo, że mówią zupełnie co innego na zewnątrz, no. I to ale problem jest hipokryzji. Jakby ci tu powiedzieć, hipokryzja jest stara jak ludzkość. Oczywiście, że tak. Więc poczekaj, dokończmy naszą rozmowę, bo bardzo fajnie nam się pogadało. Natomiast ja chcę wrócić do tego elementu, to może zaraz, zróbmy tak, ja zapraszam Państwa, zostańcie z nami w mediach społecznościowych, a pożegnam już słuchaczy RMF24. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mogą zrobić rodzice, co mogą zrobić ci, którzy chcieliby naprawdę dowiedzieć się, co oglądają nasze dzieci, na jakie treści mogą nam trafić. Ale o tym wszystkim już teraz w mediach społecznościowych słuchaczy RMF24. Życzymy miłego dnia, miłego weekendu. Weekend. Piątek, piąteczek, piątunia. Piątunia. Oczywiście. No i dzieciaki sobie siądą, bo będą miały więcej czasu do internetu i powiedz mi dobrze, co one tam znajdą? Wszystko, co chcą. W internecie możesz znaleźć wszystko i... A co jest najpopularniejsze? Bo ja wiem, że w internecie jest wszystko, ale nie podejrzewam, żeby się rzucili na stronę w tej chwili z rozprawami filozoficznymi. Teraz są właśnie te afery. No. Ludzie, teraz tak. Zresztą od zawsze były afery. Afery, dramy. Ktoś komuś coś mówi, ktoś kogoś oskarża o coś. Kłótnie. No właśnie, cały ten anturaż związany z Fame MMA. Fame MMA, czyli... Które wychodzi poza ten ring. A ty biłeś się w klatce? Nie. A zamierzasz? Nie. Ja mam zepsute kolano, więc nie mógłbym nawet. Plus, jakbym poszedł, to by mnie żona zabiła. Tak mi powiedziała. Żeby się rozwiązała. Żeby cię żona zabiła w klatce. To było akurat spoko, nie? Natomiast nie. Wiesz, ja... Jestem świadomy tego zjawiska od właściwie początku. Ale to czekaj, bo uciekasz. Ja
Ja wiem, dygresji dużo robię, prawda. To więc próbujmy to scharakteryzować. Najpopularniejsze są tak zwane dramy, tak? Czyli dzieciaki... To czasami... I tak, i nie, wiesz, na przykład popularny jest strasznie, najpopularniejszym twórcą w ogóle w tej chwili na całym YouTubie jest Mr. Beast. To jest gość, który robi filmy na zasadzie, hej, mam 100 milionów dolarów na film i naprawdę on ma 100 milionów dolarów na film i robię z tego filmu, robimy teraz tak, że, nie wiem, wjeżdżam pociągiem w dziurę. I to nie jest żadna analogia i to nie jest żadna metafora, po prostu on wjeżdża pociągiem w jakąś dziurę i spuszcza taki pociąg, żeby zobaczyć, jak się rozwali ten pociąg. Na przykład ma takie budżety na to. Zarabia na każdym filmie, każdy film ma, nie wiem, załóżmy 40 milionów, 50 milionów wyświetleń. To są filmy też, gdzie Mr. Beast przywraca wzrok ludziom. I to nie jest też żart, i to nie jest nic mesjanistycznego, tylko po prostu przychodzi Mr. Beast, idzie do jakiejś kliniki i płaci każdej osobie za operację zaćmy. I to mi się trochę oczywiście kojarzyło, kiedyś widziałem taki dokument o Korei Północnej, o lekarzach z Kanady, bo Korea Północna, jak się okazało, miała największe, najlepiej zaopatrzone maszyny do właśnie... Do zaćmy. Tylko nikt nie umiał ich obsługiwać. Okay. Więc wezwali lekarzy z Kanady, ponieważ Korea Północna, z tego co wiem, ona z Kanadą prowadzi jeszcze wzajemne jakieś mają relacje. No dobra. Nie? I wiesz, co robili tym ludziom, kiedy uleczyli im wzrok? Pierwsze co, kiedy odwiązywali im bandaże, musieli patrzeć na portret Kim Jong-una, nie? I tam ila i Nielsena. Aby się dowiedzieć, jak tam ci wyglądają. Ale poczekaj. No dobra, to są najpopularniejsi twórcy na świecie, a polscy? Tak. Wiesz, no to jest Freeze, cała ekipa Freeza, to jest Budda, to jest Gen Z. Czym oni się zajmują? Budda zajmuje się... generalnie kanałem motoryzacyjnym, okay, ale też bardzo dużo u niego jest charytatywności takiej naprawdę fajnej. To jest gość, który, wiesz, zostawił, nie pamiętam ile dokładnie, 100 tysięcy pod domem dziecka na przykład, zapakowane w takiej walizce, czy tam nie walizce, czy tylko w skrzynce. No dobrze, dobrze. No wiadomo, że im masz więcej pieniędzy, tym więcej musisz też w charytatywność wchodzić, no, z różnych powodów, nie? I też fajnie, że możesz pomóc komuś. I bardzo dobrze, znaczy nawet bardzo jeżeli dobrze, on na tym zyskuje. Zyskuje to... PR-owo, ale też no, de facto komuś pomagasz, nie? Więc to jest no super sprawa. Oprócz tego, no oczywiście, wiesz, są te wszystkie dramy, są rzeczy właśnie dramy, związane z swoim MMO. Ale wiesz, że nie wszyscy wiedzą, co to są dramy, naprawdę. Oglądają nas ludzie w różnym wieku. Jasne. Co to są te dramy? Dramy to są afery pomiędzy ludźmi. Obyczajowe. Takie. Obyczajowe, czasami obyczajowe, czasami finansowe, myślisz, czasami związane z czymś innym. Myślę, że jak ja bym się z tobą pokłócił, to mogłaby być z tego drama? Raczej wątpię. Jesteśmy za dojrzali na to. Ja chciałeś być miły, chciałeś powiedzieć, że jesteś nikim dla świata YouTube'a. Nie, nie ma znaczenia. Rozumiem. Wiesz. To przykra sprawa. Drama mogłaby być również polityczna. No. Czyli jakbym się z tobą pokłócił, nie będzie dramy. A na dramie trzymaj się dramy, to się nie. No wiadomo, parafrazując. Posłuchaj, to się nie damy. Ale posłuchaj, no dobra, to się sprzedaje, tak? To ludzie lubią oglądać. Skandale się sprzedają, wiesz, to jest na zasadzie pudelkowej, no na zasadzie tabloidowej, nie? Że sprzedaje się skandal, sprzedaje się to, że ktoś z kimś obyczajowo albo się pokłócił, albo nie pasują mu czyjeś poglądy. Albo wręcz przeciwnie, polubił bardzo. Albo polubił bardzo. No. Fame MMA, to są, proszę państwa, walki w klatkach, ale już nie sportowców, którzy z tego tam żyją, bo to się okazuje jest fajne, ale nie tak fajne jak to, żeby wpuścić tam amatorów, którzy się piorą po gębach. Dziewczyny, faceci, jak leci. Ale wszyscy. Wiesz, czym to się różni na przykład od Idola, który leciał, oprócz tego, że się biją, nie? Oczywiście. To jest, wiesz, też no masz po prostu... To do ciebie ktoś. Tak, oczywiście, że do mnie. Bo ja sobie wyłączyłem, chociaż nie. No wiadomo, nie? Właśnie widzę. Masz ludzi, którzy ze sobą w jakiś sposób rywalizują. Ludzie kochają od tysiącleci oglądać walki gladiatorów. I nieważne, czy to jest, wiesz, chleba i ale jednak nie? Idol... miał, oprócz tego, że oczywiście wiadomo, to był rozrywkowy program w komercyjnej telewizji. Ludzie to oglądają dla rozrywki, ale... Internet jest komercyjną... Sekundę, tak. Tylko chodzi mi o to, że tam musisz mieć jakiś talent. No, tutaj znaczy, też możesz mieć talent. Możesz. Ale tam też nie musisz. W Idolu też nie musiałeś mieć talentu. Też no, nie musiałeś umieć żeby śpiewać. Żeby go wygrać. Wystarczyło, że mi... Proszę cię, widziałeś, jakie osoby wygrywały tego Idola? Nie. No właśnie. Ale znam niektórych. No. Znasz jajecznicę Alianosz? Nie, Outlook Express, No Messages i jajecznica. Jacek Cygan pisał tekst. Słuchaj, czasami niepotrzebny jest talent, żeby osiągnąć sukces. Wystarczy charyzma, albo wystarczy dobrze zapłacić. Aha. I tego typu rzeczy
wystarczają po to, żeby zrobić sukces w sieci czy gdziekolwiek. Też zmieniają się standardy trochę. Czyli nie? Jednak warto, proszę państwa, spędzić życie tak jak ja, chodząc do biblioteki albo do księgarni. Warto. Wiesz co, a nie, warto, naprawdę. Wiesz co, jeżeli masz wiedzę i tak dalej... Ominęli mnie ci wszyscy twoi... Znaczy, jak ja wchodzę spoko, teraz, masz jeszcze czas. Nie, wiesz co, to ja się przyznam państwu do czegoś. No otóż, żeby się przygotować do tego programu, to oczywiście obejrzałem te filmiki główne i tak dalej, ale musiałem poprosić mojego wydawcę, żeby mi zrobił taką listę tych wszystkich postaci. Listę wstydu. Tak, no żebym wiedział, że na przykład kamerzysta to pan Łukasz Wawrzyniak i co on w życiu osiągnął. Osiągnął dużo. W 2020 roku oskarżono o wykorzystywanie seksualne i pisanie sprośnych wiadomości do nieletnich oraz bicie partnerki. W następnym roku oskarżono o wykorzystywanie i znęcanie się psychiczne i fizyczne nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem. I tak dalej. Później jeszcze emeryta dopadł i 66-letniego dżentelmena go pobił. Tam, wiesz co... W zasadzie nie ma tam miesiąc... Tam nie tylko było pobicie, wiesz, tam... Poczekaj. Chodzi mi o to, że ja tych postaci nie znałem. Ja tych ludzi dobrze, wszystkich no. nie znałem. Nie, dobrze, źle. Ja nie mówię tego tonem wyższości. To, tylko, że tak, ja jestem rodzicem. Że do ciebie to nie dotarło, to ci jak chodzi, moi, tak? Jak moje dzieci się interesowały youtuberami, a był taki moment... A ile twoje dzieci mają lat teraz? Teraz... są całkiem studenckie. Jeden syn jest syna mam w liceum, ale ten jest... tak, on ma dystans. Jest bardzo mądrym chłopakiem. Bardzo natomiast tak się wyrodził, no, może po żonie. W każdym razie, jak moje córki małe i oglądały pewną panią, no to ja sobie sprawdziłem, jakie treści zamieszcza ta pani. One były nie za mądre z mojej perspektywy, okej, ale nie było tam niczego, co uznałbym za bardzo szkodliwe. One no dobra, a pozwoliłbyś, nie wiem, dziecku oglądać filmy Romana Polańskiego? Oczywiście. No więc widzisz, i to jest też... Chodzi ci o to, że twórca nie zawsze... Ja wiem, o czym ty mówisz, bo mówimy o YouTubie, gdzie skraca się ten dystans. W filmach Romana Polańskiego, czy tam Chimeryczny Lokator, czy nie wiem, Nieustraszeni Pogromcy Wampirów, tam nie możesz na przykład łączyć tego z jego czynami. Natomiast u twórcy internetowego bardzo często oni pokazują swoją prywatę i żyją tą prywatą, robią vlogi, więc żyjesz życiem tych ludzi i ich poglądem na świat. Jasne. Więc rozumiem, że tutaj może być trochę inny... No nie, ale też umówmy się, no bo słuchaj, jest różnica między Romanem Polańskim a Stu, choćby taka, że Roman Polański ma autentyczny talent i on go dowiódł nie tym, że się nieobyczajnie prowadzi, albo że dokonuje rzeczy obrzydliwych, no co tu gadać, tylko swoimi filmami. I jeżeli miałbym powiedzieć, kim był Roman Polański, to oprócz tego, że osobiście wolałbym na jego imprezy, które organizuje, nie posyłać swoich niepełnoletnich córek, to wiem, że jest świetnym reżyserem. A panu Stu niczego takiego nie mogę powiedzieć. Ale dobrze, a załóżmy, tylko wiesz, ile ten pan Stu ma lat, a ile Roman Polański, jaką ma gigantyczną filmografię. No dobra, w jego wieku, no co, było dwóch ludzi z szafą. Ale poczekaj, dobra, ale chodzi mi o to, że... Nóż w wodzie. Ja nie chcę znęcać się nad youtuberami. Ja chcę porozmawiać o tym, co rodzic może zrobić, żeby jego dzieci były bezpieczne. Przede wszystkim, i to jest podstawa, której brakuje strasznie w społeczeństwie. Nie mówię polskim społeczeństwie, tylko generalnie w społeczeństwie. Nie ma komunikacji między rodzicem a dzieciakiem. Dobra, czyli zadanie na weekend, usiądźmy z dzieckiem przed komputerem, powiedz mu, słuchaj, nie, pokaż mi, co oglądasz. O, tak, super, pewnie, że tak. Pokaż mi, chcę zobaczyć. Mi, co oglądasz. I nie, że nie wstydź się, na przykład, jeżeli nawet oglądasz kogoś, kogo wiesz, że ja na przykład nie akceptuję, pokaż po prostu. Ja chcę to zrozumieć. Żeby zrozumieć też, co twoje dziecko ogląda i dlaczego. Nie napaść na niego od razu, tylko zobaczyć, czym się karmi. Dobra. Tak. To jest, proszę państwa, to był morał, a teraz plotka. To znaczy plotka w zasadzie pytanie. Słuchaj, wszyscy żyją tą aferą i zastanawiam, co jeszcze będzie. Czego ty się spodziewasz? Wiesz co, no teraz będzie film Konopskiego. Zapowiadano od kilku dni, słuchaj, żaden film hollywoodzki nie był w Polsce tak zapowiadany. Ale to prawda, no żadnego filmu nie zapowiadał premier, szczerze mówiąc. Więc...
Więc będzie film Konopskiego. Nie wiem kiedy. Teoretycznie. On miał wyjść przedwczoraj. Potem się okazała ta cała sprawa z tym, że prokuratura się tym zaczęła zajmować. Pierwsi twórcy zaczęli do tej prokuratury jeździć. Pierwsi byli przesłuchiwani albo w formie świadków, albo w formie oskarżonych. Wydaje mi się, że do dzisiaj zatrzymano dwie osoby. Chyba polska policja gdzieś to tam napisała, że zostały zatrzymane dwie osoby. W tym jedna za ekstradycją. I nie mówię tutaj o Majtczaku, tylko o... no właśnie... Nie jestem pewien, czy oni, bo nie podali. Dobra, nieważne, w każdym razie go zatrzymano. I to trochę zatrzymało, podejrzewam, ten film. Plus, pojawiły się informacje, że niektóre osoby, które brały w tym udział, znaczy brały udział, które były świadkami, ofiarami, wycofały swoje zeznania. I w momencie, w którym wycofują swoje zeznania, musieli przemontować ten film. Więc jest bardzo wiele tego typu historii. Wiem o tym na pewno, że montażysta Konopskiego dzisiaj o godzinie 6:30 wrzucił, że jeszcze walczy z tym filmem, że jeszcze go montuje. Więc to na pewno wiem. O 6:30 jeszcze go montował. No to zobaczymy, kiedy się pojawi. Powinien się pojawić dzisiaj być może. Myślę, że dzisiaj się pojawi. No miejmy nadzieję, bo to też jest taki bulgoczący po prostu... No dobra, ale wiesz co, poczekaj, jak się prowadzi tego rodzaju śledztwo? No bo ja rozumiem, ja mniej więcej wiem, jak się prowadzi śledztwo dziennikarskie. Ja nie byłem nigdy dziennikarzem śledczym, ale moi koledzy byli to raz, a dwa, ja pisałem reportaże, także no, odkrywające pewne rzeczy. No to wiem, jak się to robi, a jak się robi to tutaj, kiedy trzeba nie ma żadnych twardych danych. Trzeba było zapytać Sylwestra Wardęga albo Konopskiego, czy też Gimpera i tak dalej. Oni się zajmują takim trochę detektywistycznym YouTube'em. Czyli spodziewamy się... Wiesz co, głównie to jest, ja ci powiem, głównie co to jest. To jest research na podstawie rzeczy, które im dowożą ludzie. To są screeny, to są dowody. Bardzo często, jeszcze tak 2 lata temu, było, że jeżeli dostawałeś screena jakiegoś, to nie weryfikowałeś tego. Ponieważ pan Konopski ogłosił, że powstanie film, to rozumiem, do niego się zwracają teraz ludzie. Nawet nie musiał mówić, że powstanie ten film. Po prostu do niego i tak się zwracają. A dlaczego akurat do niego? No bo jest w tej chwili jednym z bardziej wiarygodnych twórców, który co prawda kiedyś był mniej wiarygodny ze względu na błędy dziennikarskie, które popełnił, czyli nieweryfikowanie rzeczy, nieweryfikowanie źródeł. Natomiast się nauczył na swoich błędach i to jest super podejście. I sprawdza. I sprawdza teraz te rzeczy. No, miejmy nadzieję. Są rozmowy ze świadkami i tak dalej. No wiadomo, bo wiesz, można komuś rzucić oskarżeniem, co w tej chwili zamienia się strasznie w witch hunting, taki naprawdę polowanie na czarownicę. W tej chwili umówmy się, że maleficarum, nie? W tej chwili jak ktoś wyznany opowie o tym, że ty jesteś no jakimś tam złym człowiekiem, oczywiście. Tak? To zanim ty się z tego... Wiesz, widły, to już jest smoła, pierze, tak. To już jest zanim wszystko... Zanim się z tego zmujesz i zanim wytłumaczysz, nie, to są oskarżenia jakichś ludzi, których nie znałem albo tak, przelot totalnie. Nie znałem. Totalnie tak to wygląda i tym rykoszetem odbija się dużej części twórców, bo na przykład wystarczy, że taki Amadeusz Ferrari wrzuci, ja wiem jak to brzmi oczywiście, ale Amadeusz Roślik wrzuci jakikolwiek post na Instagramie mówiąc, a ja jeszcze wiem o jednej aferze i w tej aferze uczestniczył ktoś z nazwiskiem na G. I rzuca takim statementem, a następny statement jest, dobra, to jeszcze wam przybliżę, to jest Michał G. I nagle obrywa się twórcy, który nic nigdy złego nie zrobił. Rozumiesz? Że nagle ludzie do niego lecą, mówią, to pewnie o ciebie chodzi, czyli jesteś najgorszy, jesteś gwałcicielem, jesteś kimś tam. I to jest straszne właśnie, to co się dzieje, wiesz, w necie. Tłum jest żądny krwi, tak. Zresztą tak jak było przez tak wiele lat. Zawsze. Umiesz żadnych krwi. Dobra, mam nadzieję, że się nie okaże dzisiaj, że jesteś złym człowiekiem, bo by cała rozmowa była do niczego. Nie, czemu? Nikt z nas nie jest dobry tak na dobrą sprawę. Nie zgadzam się z tobą. Są na świecie dobrzy ludzie. Ja miałem szczęście kilku takich poznać. To był człowiek Warga. Dziękuję z bardzo. Z kanału, którego nazwy nie będziemy wymieniać, ale i tak pewnie możecie sobie sprawdzić. Do widzenia państwu. Dzięki. Do widzenia.